Czasami budzisz się w środku zimy, rozglądasz się dookoła i wszędzie jest ciemność. Jest zimno, jest pusto. I nie ma kolorów, jest tylko czarny i biały. I nie możesz się odnaleźć ani w czarnym, ani w białym. I czujesz się dziwnie obco. I kiedy budzisz się w środku zimy i rozglądasz się dookoła, to masz wrażenie, że nie było niczego wcześniej i nie będzie już niczego później. Bo wydaje się, że ta zima przykryła wszystko swoim ciężarem. I ten czarny, którego jest tak dużo w zimie, jest tak ciężki, że wydaje się, że nie masz siły, żeby go udźwignąć. A ten biały wydaje się tak przezroczysty, że nawet jeżeli wyciągasz palce i chcesz go dotknąć, to wydaje się, że po prostu znika, nie istnieje. Więc jakkolwiek chciałabyś poradzić sobie wtedy z tą zimą, z tą ciemnością, z tą pustką, to wydaje się, że nie ma takiego sposobu. I wtedy pojawia się smutek i pojawia się rozpacz. I pojawia się brak nadziei. No bo jeżeli zawsze, odkąd pamiętasz, była zima, życiowa zima, jeżeli wszędzie, gdzie spojrzysz, wciąż trwa życiowa zima, jest ciemność i pustka i samotność i nic nie rośnie, nic nie kwitnie, nic nie pnie się ku górze, tylko wszystko trwa, zastygło, w bezruchu. I wtedy wydaje się, że nic więcej już się nie wydarzy. I wtedy wydaje się, że nie ma sensu dalej żyć, skoro zawsze jest ta zima dookoła i ta pustka i ta ciemność, które kojarzą się z nicością. Ale zobacz, zawsze przychodzi dzień, kiedy zima się kończy. Zawsze przychodzi dzień, kiedy zima się kończy. Zawsze przychodzi dzień, kiedy ciemność zaczyna się skracać i coraz wcześniej niebo jest szare, błękitne, jasne. Coraz wcześniej pojawia się słońce i przychodzi taki dzień, kiedy zaczyna wiać ciepły wiatr. I wtedy nagle, nie wiadomo skąd, bo przecież cała ziemia była naga, pusta i czarna. Ale nagle, nie wiadomo skąd, z tej czarnej, pustej i nagiej ziemi zaczynają się pojawiać pojedyncze, maleńkie, nieśmiałe kiełeczki. Zielone, żywe i tak silne, że są w stanie przebić ziemię, pod którą były ukryte. Chciałam ci tylko powiedzieć, że ten czas jest teraz. Właśnie zaczyna się wiosna. I nawet jeżeli twoja życiowa zima trwała przez wiele lat albo przez wiele miesięcy, i nawet jeżeli budzisz się czasem w tej życiowej zimie i wciąż widzisz pustkę i ciemność, to chciałabym cię namówić, żebyś rozejrzała się jeszcze raz w taki cudowny, słoneczny i ciepły dzień jak dzisiaj. Żebyś się rozejrzała i żebyś miała chęć i odwagę wystawić twarz do słońca. Dlatego, że pamiętasz, co dzieje się z tymi nasionkami, które leżą w ciemnej ziemi w czasie zimy? One, nikt nie przychodzi do nich i nie mówi, hej, obudź się, już czas. Po prostu pewnego dnia staje się coś takiego, że one czują w sobie chęć i gotowość,
I wtedy, jeżeli tylko czułyby chęć i gotowość, ale wciąż byłyby ukryte pod ziemią, nic by się w ich świecie nie zmieniło. Ale one czują w sobie chęć i gotowość i zaczyna otwierać się łuska dookoła nich, a one zaczynają w tej ciemności i w tym zimnie zaczynają piąć się ku góry. I przychodzi taki moment, kiedy z ciemności docierają do światła. I to jest wiosna. I to jest wiosna. I to jest życie, które się zaczyna. Nowe życie. Więc chciałam ci tylko powiedzieć, że jeżeli żyłaś w życiowej zimie, ciemnej i pustej, niezależnie od tego, jak długo to trwało, zima się właśnie kończy. Zaczyna się wiosna. Jest czas. Teraz jest czas, żeby spróbować rozsunąć tę zasłonę, która jest dookoła ciebie, i żeby z tej zasłony wypuścić maleńki kiełek nadziei i skierować go do słońca. I wszystko potem stanie się samo. Dlatego, że kiedy dotrzesz do słońca, kiedy odwrócisz twarz do słońca, zamiast patrzeć w dół i zamiast mówić, tam jest ciemno i zimno, wyjdź na dwór i skieruj twarz do słońca. I poczujesz, jak słońce wnika w ciebie i jak porusza każdą najmniejszą komórkę twojego ciała. I każda najmniejsza komórka twojego ciała nagle drży i przebudza się do życia. I wtedy zaczynają się dziać cuda. I wtedy rozpoczyna się nowe życie. Rozpoczyna się nowa wiosna. Nowy początek. Nowe ciepło. Nowa nadzieja. Nowa miłość. Taka miłość, która pochodzi z połączenia z przyrodą, z połączenia ze słońcem, z połączenia z samą sobą. To jest taka miłość, która będzie jak płomień podgrzewała cię od wewnątrz i popychała dalej naprzód. Zima właśnie się skończyła. Teraz jest czas, żeby zakwitnąć. Cały świat czeka na ciebie. Odwróć twarz do słońca i pozwól sobie kwitnąć razem z krokusami, przebiśniegami i tulipanami. Razem ze mną, razem z ptakami, razem z małymi listeczkami na drzewach. Pozwól sobie zakwitnąć i zobaczysz, jakie to cudowne, uskrzydlające uczucie. I ono poprowadzi cię dalej.